Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś jesteśmy tutaj w posiadłości wulkanicznej, po to, by odwiedzić naszego znajomego i teoretycznie dostać od niego jakieś dialogi, informacje, może nawet nagrody. Czujecie w ostatnim pojedynku. Mam reward from Lady Tanith. Take it. It's yours by right. To co jest? Furio Gelmir. Nowe zaklęcie. Jej. Till we reach the miserable death that awaits us. You're still alive? Masz coś nowego? Nie. W takim wypadku nie ma nic tutaj więcej do roboty. Zobaczmy teraz jeszcze co tam Furio Gelmir całą. A pewnie tutaj pokrywa obszar magmów wypływającym z ziemi. Okej. Ej, dobra. Dobra. No to w sumie to chyba tyle, jak na razie. Czy coś jeszcze tutaj mam w sumie do zrobienia? A nawet nie wiem. W sensie no można sprawdzić, dajmy na to w jakichś miejscach czy coś. Wiecie, szukając jakichś NPC-ów czy czegokolwiek. Ciężko mi po prostu stwierdzić, czy coś jeszcze tutaj mam do zrobienia, czy nie, więc... Po prostu pogadajmy z kim trzeba, a potem ruszamy zająć się kilkoma sprawami, które mam jeszcze tak na głowie. Przy czym nie wiem, czy to mam pomysł zostawiać te runy wtedy u tego Margita 2.0, nawet imienia nie pamiętam, więc no. A, okej, nieobecność Zorias. I haven't seen Zorias anywhere, and she has no scouting duties now. Has she gone off in search of answers? Why won't she just listen? May I ask your aid? Not as the manor's proprietress, but as Zorias's mother. If she discovers the answer to her question, and it causes distress, have her drink this potion to purge that which would cause her pain. Yes, okay. I know. My wish is a grave disrespect to her. No different than the Erd Tree's imposition. But I've no choice. It must be done. Trzeba. Mocne słowa, no ale dobra. Niech i tak będzie i z góry też przepraszam za jakieś hałasy, ale zaczyna się być gorąco, więc standardowo wiatraka uruchamiam za plecami. No dobra, no dobra. W takim razie mamy do zrobienia parę rzeczy i również też chciałbym zająć się czymś takim tutaj, co jest w sumie rzeczą, którą odkryłem też niedawno. Wiem, że jeszcze na tych terenach nie byliśmy, ogólnie mówiąc, na tej postaci. Ale tak, zaraz tam szybko pojedziemy, zajmiemy się tym, gdyż tam są jakieś podziemia, których tutaj jeszcze nie ruszyłem, a może warto byłoby się nimi przejrzeć. Oczywiście nadal możemy stracić przez to runy, które leżą u Margita 2.0, jak to przez chwilę mówiłem, ale tak chcę po prostu się tym zająć, bo... Czuję, że Margit 2.0, dlatego dalej tak nazywał, bo nadal nie pamiętam, wiem, że coś też na M, ale już nie pamiętam co. No, po prostu jest póki co zbyt mocny dla nas, więc wolę walczyć tutaj z tymi bestiami i stracić te 20 tysięcy run, ale mieć szansę na zdobycie większej ilości, czy zrobienia czegoś, niż wiecie, męczyć się, próbując zdobyć wiecznie, jak to się nazywa. Z powrotem tamte, no. Dobra, to by było na tyle. To by było na tyle. Bugger Blitzens pokonał. No cóż. W takim wypadku to już... To nie ma co więcej mówić. To totalne zlamienie. I tak, w takim też wypadku ponownie powtarzając trochę to, co mówiłem przed chwilą. Jako, że to jest zwykły gergulec, nie jakiś wielki przeciwnik, zarzucę zaraz tutaj łzę, bo chcę się po prostu jak najprędzej pozbyć, odkrywać jakieś rzeczy, coś porobić i może uzyskać siłę, która będzie potrzebna, by przezwyciężyć kolejnego bossa na naszej drodze. Tego, no, Margita 2.0, jak go nazywam. Jak sobie przypomnę imię, to oczywiście dam znać. Póki co niestety ni cholery nie jestem w stanie skojarzyć. Wiem tylko, że to było wspominane już dosyć często, a mimo to i tak jestem jopem, który nie pamięta.
Dziab. Dziab. Super sytuacja. Co z tego? Udało się tak idealnie trafić, skoro... Co jest ci z tym Eldenem? To aż nie laguje. Aż takich lagów to już od dawna nie miałem. Już od dawna, czytajcie, od kiedy w sumie przerzuciłem się z 4K na... No, na 1080. No. Wow, w ogóle już tyle butelek zużyłem? To jest niepokojące. I... A, wprost mówiąc, można zwiastować, że... Nie poradzę sobie. Okej. A, dobra, dobra, dzięki, dzięki. Pokonany. Dostaliśmy za to wielki topór Gragulca. A nasza... łyza odeszła niestety. I tak. Nie jest to żaden sukces, jako że osiągnąłem to z pomocą łzy, ale... Czy mnie to obchodzi? Mało. Najważniejsze jest to, że radzę sobie z... co niektórymi bossami bez niej. A tak tutaj korzystać na coś, co mnie irytuje, albo coś, co dosłownie stoi na przeszkodzie, nie jakoś bardzo będąc trudnym, tylko tak stoi na przeszkodzie, bo stoi na przeszkodzie, to no, mówiąc szczerze, no, czemu by nie? Czemu by tak nie stosować? Jak to jest czytanie z palców, z którym już rozmawialiśmy, a tu jest jakieś miejsce, czego nie sprawdziłem, ale widzę za to potencjalnie chrobonszcza, chrząszcza. To jest książ chrabąszcz? Tak, to jest książ chrabąszcz, więc... próbujmy upolować. Co my tu mamy? Złote parowanie. Czymkolwiek to jest. Fajnie, że to zdobyliśmy. A teraz tak, kilku wrogów tutaj do pozbycia się. Nikt wyjątkowo potężny. I właśnie, złote parowanie, może warto byłoby to zobaczyć. Chociaż nie, później posprawdzę te... wojny, na razie mi się nie chce. I okej, dużo znowu tych takich podstawowych jełopków z pierwszej lokacji. To jest w sumie fajne, bo pozwoli to nam odzyskać utracone częściowo butelki. Co na pewno będzie przydatne, jeśli mamy iść tam, gdzie idziemy. I tak, zagubione popioły wojny, czy popioły, które nie mają swojej własnej mocy. Ale po kontakcie z kowalem można je zamienić na kopię tych, które już posiadamy. Dobra, ty się boisz, to ciebie oszczędzimy. I tak, mamy wielką bramę. Nie da się jej otworzyć, oczywiście. Bo jakby inaczej. Jednak jednocześnie nadal nie musimy się tym przejmować. I właśnie, przypomniałem sobie jeszcze o czymś bardzo ważnym. Nie musimy tego nosić, żeby otrzymywać większe obrażenia. Mogę znowu ubrać to. I... Albo nawet nie, nie potrzebujemy tego. A, nie to, nie to. O, to będzie lepsze. Tak, i do tego to może. Okej, dobra, wybaczcie, że tak szybko urwałem, tak dziwnie, ale... kichnięcie. Jakaś taka alergia mi chyba ostatnio zaczęła łapać. Czy coś i... tak, tak jest dobrze. Możemy w ten sposób fajnie właśnie sobie przemierzać te wszystkie krainy teraz. Mając lepsze regeneracje życia, energii. Nie wszystkiego. To... definitywnie ułatwi trochę. Które przynajmniej elementy. Tak, tutaj pamiętam, ostatnio mieliśmy spotkanie z... Margitem. Z którego dostaliśmy jakiś tam... talizman, ale nic takiego, czego bym chciał używać. I teraz co dalej w sumie? Bo jest tutaj trochę przeciwników, ale nic ważnego. I teraz dobra. Tam można dalej jechać, szukać różnych rzeczy, no. My tam pójdziemy za chwilę, po tym jak sprawdzimy ten punkt, który sobie zaznaczyłem, a póki co właśnie jedziemy tutaj, licząc się z tym, że to będą katapulty, inni wrogowie. Nie będzie to może jakoś super trudno, żeby się dostać, ale jednocześnie... No, jest zawsze ryzyko śmierci. I tak, jak wyeliminujemy właśnie tych, którzy tutaj zarządzają tymi... katapultami, to możemy pójść tym dalej. Przy czym, podkreślam, chciałbym pójść jednak normalną trasą. Ze względu na to, że przy drodze, jak się okazuje, często mogą być jakieś ważne miejsca czy NPC, no jak na przykład proszę, tutaj piękne, malutkie złote drzewko. I nie usunęliśmy wszystkich katapult, co już ma swoje skutki. Ale tak, złote nasiono i jedźmy dalej przed siebie. Nadzieję na odnalezienie może kogoś lub czegoś. Jak naprawdę nawet nie wiem, czego miałbym się spodziewać, ale tak. Może coś będzie.
Ale nimi się nie przejmujmy, weźmy po prostu co tu jest. Czterpal czas, stała po ptaka. Tu też niczego wielkiego nie ma. I jedziemy całkowicie w tym kierunku, jak teraz się zorientowałem. Musimy bardziej wzdłuż murów jechać. O, tam. Dotrzeć tam, gdzie chciałem. Więc tak, żeby nie było to miejsce, zobaczyłem już dosłownie przed chwilą na mojej poprzedniej postaci. Po prostu zwiedzając różne rzeczy i stwierdziłem, że już to zwiedziłem. Jestem trochę rozgrzany w tym Eldenie, to teraz można spokojnie odcinka nagrać. Ale tak, żeby nie było tych ruin bezpośrednio, po których teraz łazimy, to nie zwiedzałem ani nic, więc nie wiem, czego się tu spodziewać, czy czegokolwiek powinienem się spodziewać. Jeśli coś tu już jest, to możecie mi dać znak, będę wdzięczny. Ale jednocześnie nie musicie mówić dokładnie co, wystarczy powiedzieć, żebym tam czegoś poszukał i tyle. A póki co, najlepszy punkt dnia. Jeszcze zanim pójdziemy gdzieś dalej. Oczywiście groby. A gdzie groby, tam i runy. Nie są one jakieś super wartościowe. Jak widzicie, są dwójki, czwórki, ósemki. Czemu powiedziałem dwójki? Nie wiem. Czwórki, ósemki, szóstki. Tak, to jest lepiej. Więc no, nie jest to może jakieś nie wiadomo jak cenne, bo nadal już daje to niewiele, no jedynka nawet. Ale nadal na krytyczną sytuację, kiedy będę chciał coś kupić, to jak znalazł. A póki co idziemy. I w sumie tak jeszcze teraz sobie pomyślałem, że jest jeszcze parę rzeczy, którymi powinniśmy się zająć jak najprędzej. Tak ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o tą naszą rozgrywkę. A jest to sprawa niecierpiąca zwłoki, jako że mamy nową książkę, jakąś chyba, jeśli się nie mylę, ostatnią. A, tak, chyba ostatnio jakąś zdobyłem, taką modlitewną książkę, która może mieć jakieś fajne zaklęcia. A właśnie, no nie mamy naszego kapłana, którego, żeby nie było, chcę obdarować tą książką. Wiem, że mamy żółwia, ale nie chcę żółwiowi dawać. Stwierdziłem, że będę wszystko oddawał właśnie jemu i nie możemy ulepszyć butelki. Tylko chcę się upewnić, czy mamy nową książkę, czy mi się tylko wydawało. Ja nawet mamy dwa. Nawet dwie mamy. Pomoc władcy, leczenie władcy. I jakaś książka. Zresztą potem mnichów ognia. No cóż, moim zdaniem przydałoby się to właśnie odnaleźć tego. Nie pamiętam nawet jak on się nazywał, ale tak tego właśnie mnicha. Proroka, jak zwał, tak zwał, no przekazać mu to. Jeśli się nie mylę, a podkreślam, mogę się mylić, a mówił on coś, że idzie tutaj szukać jakiejś, nie pamiętam, ale złotej maski. Niestety nie znalazłem ani jednego, ani drugiego, więc może jeszcze będzie szansa dla nas, a póki co zabójcze czarnych noży. O pokonaniu którego właśnie dojdziemy tam, gdzie chciałem dojść. Więc tak, póki co musimy być ostrożni. Nie jest jakiś zabójczo groźny, ale jest podobny do, wiecie, tego, jak to się nazywa, przeciwnika, z którym sobie nie radziliśmy tam wtedy. W tym. A kręgu tam obok miejsca w sumie, w którym ostatnio wzięliśmy rani. Więc dlatego trzeba być ostrożnym, bo no nie zawsze da radę z nim walczyć dobrze. Więc to można zrobić jakieś głupoty, które potem przeszkadzają bardziej niż pomagają. Ale tak, damy radę, pokonamy. Wierzę w nas. W szczególności, że tamtą postacią, która była dużo słabsza, wygrałem, to tutaj tym bardziej wygram. Dobra. Pokonany. Oraz właśnie fajna nowa rzecz, czarny nóż. Plus tutaj to przejście właśnie, dla którego tu jestem. A jeśli chodzi o sam czarny nóż, to proszę. Led pod wiarę. I macie tutaj opis i inne rzeczy. Naprawdę ciekawa broń, muszę przyznać, chociaż osobiście nie wiem, czy bym z tego korzystał, bo no sztylecik. A moveset sztyletu, jak wiecie, no, do najlepszych nie należy w różnych sytuacjach. Natomiast sam ten atak jest moim zdaniem super. Ale tak, nie będę się teraz tym przejmował. Tylko schodzimy. I ogólnie mówiąc, ciekawe co tutaj będzie, jeśli chodzi o samo miejsce. Jak mówię, nie złaziłem już tą windą. Co dalej się kryje, to już jest dla mnie tajemnicą. Jedyne co wiem, to to, że jest to stylizowane na grobowiec, jak tak na razie patrzę. Grobowiec wyświęconego bohatera. A może to być, jak zapewne się spodziewacie, spory problem. Patrząc na to, że byliśmy w jednym grobowcu i jakie tam były katorgi. Oczywiście tutaj może być inaczej, ale
jeśli właśnie miałbym brać pod uwagę to, co sam wiem, czego sam doświadczyłem, to no. Póki co, tak. Cień skąpany jest w świetle i wie, czym jest słabość. Cień skąpany jest w świetle i wie, czym jest słabość. Że co? Nie rozumiem. No i tak, wiem, że tam było miejsce na ten kamienny miecz, klucz czy coś. Ale... O nie. Tylko nie oni. Ale tak, zanim będę wydawał mieczyki, to chcę pozwiedzać jak najlepiej inne miejsca, w których można za darmo, że tak nazwę, połazić. Mhm. A czy jest coś więcej? Otóż jest. I dobra, skoro jest, to też tak, no, tylko ostrożnie, żeby tam na razie nie spadać. Okej. Nie wiem, po co mi to było tak naprawdę, ale i tak dzięki. Dzięki, lokacja. Czy tutaj coś mamy? Mamy tego dziada. Tego gorszego dziada. Nie lubię go i to bardzo. Na całe szczęście... Może uda się go pokonać bez zginięcia. I okej, teraz jeszcze tylko szybko zrzucimy żywotność bestii. I nie ma czym się przejmować. Żywotność bestii wraz z tym naszym obecnym talizmanem powinno szybko to usunąć i okej, już rozumiem. Tam było jedno przejście tam dalej z tego miejsca, więc zostawmy to i tak na razie, zobaczmy co było właśnie w tej drugiej ścieżce, czy to było tam przejście tam, czy może to prowadzi jeszcze gdzie indziej. Nie, to jest miejsce tutaj. Okej, nie wiem o co chodzi. Ale... osobiście bym chyba nie chciał wchodzić w to światło. W sensie można sprawdzić, co się stanie. To mnie nic. Ale tak, nie wiem, czy bym chciał wchodzić. Mhm. No chodź. Okej, czyli to są jakieś cienie wrogów i trzeba je w światło wciągać, żeby móc w ogóle ich zranić. Okej. To podpowiedź miała sens, chociaż totalnie jej na początku nie rozumiałem. Dobra. Tutaj też są te całe cienie. Oraz on. A najpierw pozbądźmy się tego, co jest śmiertelne. A teraz... O, widzę światełko. Właśnie, możemy iść tutaj, zaprosić ich, niech trafią tu i zginą od tego, jej. Podoba mi się. Co prawda jakichś takich zagadkowych elementów i innych tego typu działań, to nie spodziewałem się po Elden Ringu jakoś wyjątkowo, a tutaj takie... Nawet jeśli są malutkie elemenciki, co dają mi to sporą satysfakcję z tego, że właśnie to istnieje, można tak się tym bawić i w ogóle, no chodź. I łopie, i teraz raz, dwa. I w sumie muszę przyznać jeszcze jedną rzecz. Jak teraz walczę z tym kosą nawet jednoręcznie, to tej moveset nie jest wcale taki zły. Okej, kolejna nagrobna konwalia 4. I nie wiem, czy jest sens bić w te wszystkie ściany. Dobra, nie ma sensu. Jeśli pominiemy jakieś sekretne przejścia, to potem najwidoczniej kiedyś, jeśli usłyszę o nich, to się wrócimy. I co, idźmy dalej. I tak, tu jest jakieś nowe przejście malutkie, tam droga dalej, okej. Nie chcę schodzić jeszcze niżej. Zanim niżej, to trzeba zobaczyć, co jest tutaj, czy cokolwiek tu w ogóle było. Nope. Nic tu nie ma. Czyli jednak, póki co, liniowe przejście. To nie jest może takie niespodziewane, ale nadal trochę smutne. Liczymy na więcej takich pobocznych pokoików, które można zwiedzać i nie podoba mi się to. Jakby ta podłoga miała się lada moment zapaść, więc ostrożnie. Trochę żołnierza z Lander. Okej. Teraz zobaczmy, czy zapadnie. Dokładnie tak, jak się spodziewałem. Więc jej. Nie byłem aż takim jełopem, który nie ogarnął totalnie. Tylko byłem jedynie jełopem, który prawie nie ogarnął. A teraz gin. Gin. I tak, musimy się pozbyć ich wszystkich, zanim oni się pozbędą nas. Mhm, raz, dwa. I okej, wszyscy już są tykalni, więc nie ma co się przejmować, tak?
Tak. Żywotność bestii na szybko. I w sumie co dalej? Bo można zwiedzać, szukać. Ale jak wrócić? Nie, żebym musiał, bo tam wszystko chyba co było do podniesienia to podniosłem, ale nadal, jak wrócić? Właśnie tutaj coś było? Nie, nie ma. Na szczęście nie ma, dobra. A, super, kolejny tor przeszkód. Oraz... tacy wrogowie. A to tutaj, czy tego chcę, czy nie? A, pozwólcie... albo nie, nie będę zmieniał pierwszej broni. Dorzucę po prostu drugą. A, wezmę to. Nie wiem, jak oni są taktowani, czy coś, a... jeśli mieliby potem powstawać ponownie, to wolę użyć broni, która... w teorii zapobiega temu, jeśli ich dobiję. I nie, nie są traktowani jako ci cali... żyjący w śmierci, czy jakoś tak. Co naprawdę mi daje do myślenia jeszcze bardziej, jeśli chodzi o klasyfikację tych wrogów. No ale dobra. Zanim pójdziemy dalej, to jeszcze tutaj widzę właśnie to taki sekrecik, więc... zaraz tym trzeba będzie się zająć. A nie, nie, najpierw piła spadnie. Dzięki. Nie, no bez przesady. Jakim cudem ja tak nie umiem. Okej, okay, tu, szybko i okej. Okay. Zanim mógłbym skoczyć, byłoby łatwiej, ale mniejsza. I tak czy siak, walczymy tym mieczem. Na wypadek, gdyby naprawdę chcieli powstawać, to jest najbezpieczniejsza opcja. Mhm. I jesteśmy gdzieś. Jakieś kolejne nowe miejsce. Trochę wilgotna podłoga. Dobra, wiecie co, nie będę dzisiaj oszczędzał. Ulepszamy miecz te kilka chwil. To ciekawe, zwiększenie obrażeń jest odczuwalne, ale nadal za mało, żeby wpłynął rzetelnie na ilość ciosów potrzebnych do wykonania przeciwko tym wrogom, więc okej. I dziab, dobra, pokonani. Można iść dalej. Ale ja nie chcę iść dalej, przynajmniej nie dopóki nie włożę tutaj mieczyka. Nie zobaczę, co tu się kryje. Okej, okay, super. Okej. Okej, talizman starożytnego smoka plus 1. Nie wiem, czym jest talizman starożytnego smoka, tak bezpośrednio, więc szybko zobaczymy. A, obrażenia fizyczne. Dobra, negacja obrażeń fizycznych. Chciałem powiedzieć przyjemna rzecz, choć chodziło mi o przydatną rzecz. I nie ukrywam, zdecydowanie przydatna. Kiedyś definitywnie będę musiał z tego korzystać, a teraz... a, to jest sposób na powrót. Okej. Okay. No to przynajmniej odpowiedziałem sobie na moje pytanie, jak wrócić. To tak, teraz idziemy tam jeszcze raz i zwiedzamy. Tylko póki zawracamy do kosy, jako że teoretycznie nie powstają ze zmarłych, to można spokojniej bawić się właśnie kosą, która teoretycznie bije więcej. I w sumie to nawet tylko teoretycznie, co faktycznie bije więcej. 700. Takiego wyniku to jeszcze chyba... to nawet nie wiem, czy tam ten mieczek miał, czy nie. Aż sprawdzę. Ała. 590, no, nie ma wielkiej różnicy, ale nadal różnica jest. Jakoś tak, no, chce mi się tej kosy. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale tak, po prostu chcę. Więc, no. Jeśli chcę walczyć kosą, to mi pozwólcie walczyć kosą. Zaraz spadnie, dobra, spadło, teraz można spokojnie zaatakować. I przewrót na wszelki wielki, dobra. O, chyba znalazłem przejście do jakiegoś bossa. Ciekawa sprawa. Tutaj drabinka, oczywiście. Oczywiście, i tak. Tak, to są drzwi do bossa. Ale zanim to w takim wypadku trzeba zwiedzać dalej, szukać głębiej, bardziej i w ogóle lepiej. Bo jeśli tego nie zrobimy, to potem będę żałował. Poza tym i tak trzeba jeszcze otworzyć tamto przejście. I prowadzi to... a. No gdzie to prowadzi? Dobre pytanie. A, do niego. Kolejny raz on. Nienawidzę tych kwestii. I to szczerze,
z pełną premedytacją mówię. Nie lubię ich strasznie. Po prostu tego typu wróg. Ostatnio sobie z nim lepiej radzę, to akurat prawda, ale nawet bym nie powiedział, że jest trudny do pokonania, co bardziej irytujący. I właśnie ta jego irytującość powoduje, że co, no nie chciałbym się z nim spotykać w pojedynku ani nic. Właśnie dlatego, że łatwo z nim wygrać pod względem jego możliwości, ale ciężko przez to, jak irytujące ma te swoje ruchy, które potrafią wytrącać z równowagi prawie zawsze i prawie każdego. Okej. Jeśli on jest cieniem, to o, będzie niedobrze. Tak, jest cieniem. Więc cokolwiek tu jest, to musimy unikać póki co. Bo nie możemy cienia zranić. Teraz tak, gdzie było najbliższe światło w sumie? Żebym ja pamiętał. Żebym ja to jeszcze pamiętał. No ale dobra, chodź gościu. Chodź. Taś, przeciwnik. Okej, jesteś większym jałupem niż myślałem. No chodź. Tak, grzeczny cień, chodź. Chodź, tak, dobrze, grzeczny cień. No, a teraz giń. I tak. Dobra. Okej. Chyba nie przeczytałem napisu, ale podejrzewam, że wiem, o co chodziło. To jest tak, jesteśmy już za tym wszystkim. Okej. Można spokojnie iść. Oczywiście. Jakby, znaczy musiałem wpaść chociaż raz w te ostrze. I to jeszcze nie koniec. Podejrzewam, że to będzie jakaś pułapka. Więc chociaż mogę tylko potem żałować, to butelka. Okej, nie było to potrzebne, bo mamy tu ten posążek Mariki. No, tak. Tak, oczywiście. Oczywiście. Kornwalia, czy Kornwalia w sumie, nie Kornwalia? Ciągle się mylę. No, ale mniejsza i idziemy tutaj. A tu mamy do czynienia z pradawnym bohaterem z Zelmur. A. Wiecie co? Nie będzie tak źle. Ja znam tego przeciwnika. Wiem, że może was to zaskoczyć, że jeszcze pamiętam, patrząc jak dużo rzeczy potrafię zapominać, ale... Ale tak, ja znam tego przeciwnika. Nie dosyć, że to walka będzie prosta, to... To samego przeciwnika też znam, przez co... No, łatwiej jest wygrać z kimś, kogo się zna. Chyba za walkę z nim dostaliśmy... Nie pamiętam, co było za walkę z jego tą taką wersją, jakby... Na początku gry. Do końca, nie pamiętam. Lepiej napijmy się czegoś, żeby tutaj nie paść. Ale wracając. Mimo tego, że nie pamiętam, pamiętam, że to było coś istotnego dla mojej postaci. A póki co, Christoph, rycerz starożytnych smoków. Jakaś nagroda. W sumie można było się spodziewać po typie. I gdzie my tu mamy? Christoph. O, tutaj jest, czy on będzie ten specjalny? Legendarne prochy użyli, by przyzwać ducha Christopha, rycerza strażnych smoków. Duch Christopha, honorowego rycerza z Leyndell, który był też żarliwym wyznawcą strażnych smoków. Jego umiejętności powalają wrogów gromami, ulubioną bronią smoków. Przy pierwszej obronie Leyndell za pojmanie Godefreya z Szywańca Christophowi przyznano zaszczyt pochówku w korzeniach złotego drzewa. Okej. Trochę to dziwne, ale niech będzie. I tak. Chyba zwiedziliśmy tutaj wszystko, więc można użyć tego pięknie. Po czym wracamy. Szybko. Otworzyć drugie wejście za te mieczyki. Oczywiście wyrzucił nas nie tam, gdzie trzeba. I tak, jak to otworzymy,
to chyba można już zająć czymś innym tylko. Ciężko mi stwierdzić czym. Bo tak naprawdę po prostu nie mam pomysłu, chociaż... Może jest coś... A, jeszcze nie chcę iść do Margita 2.0. Ale... Jeden przeciwnik oraz talizman szkarłatnego nasiona. Wracając właśnie, ale są jeszcze inne rzeczy i większe przywrócone punkty życia przez butelkę szkarłatnych łez. Ciekawe. Okej, okay, warto było, mniej więcej. Ale dobra, teraz kiedy już tak teoretycznie mamy to rozwiązane, to możemy... W sumie co możemy? Bo właśnie tak trochę mi to brakuje teraz informacji, co możemy. I pomysłów na to, co możemy. Ale tak, właśnie pójdźmy może zrobić to, o czym myślałem tam początkowo. Teraz nad aleją, czy to jest to? Chyba to. Więc tak, pamiętam, że gdzieś było tak jakby zejście niżej, z takim jakby do... Nie chcę mówić, powiedzmy, używać słowa takiego dogłębnego, więc powiedzmy kanalizacji, albo jakichś kanałów wodnych właśnie tutaj w Lindor. I w sumie teraz, kiedy jesteśmy na takim etapie, że mamy tutaj dużo właśnie poogarnianych rzeczy, pozwiedzanych i... Tak naprawdę chyba nasz dalszy postęp blokuje ten Margit 2.0. To warto byłoby właśnie się rozejrzeć po takich tych miejscach innych, gdzie można podreperować swoją postać. Czy można nie tylko podreperować, co wzmocnić. No, to jest w sumie dobry pomysł, a póki co tak, 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 tak i... Okej, okay, kosa nie jest do końca szybsza od miecza. Jest szybka i potrafi staggerować, ale nadal... No nie, jest wystarczająco. Okej, okay, i teraz ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. I... Raz, dwa. Dobra. Dobra. Na ostatku, ale przeżyłem. No dobra, tak więc wchodzimy tam, gdzie chciałem. Prawie martwi. Co możemy w sumie poprawić żywotnością bestii? Nie jest to poprawa taka całkowita, ale no, zawsze coś, więc tak. I teraz możemy właśnie tu zejść, zobaczyć dokąd to prowadzi, co my tu mamy i tak dalej. A, w sumie tak, ścieki czy kanalizacja jest chyba dobrym określeniem. Trochę tu brudno, trochę twój w ogóle, no ale... Zwiedzamy, kto wie, może znajdziemy tutaj coś ciekawego, co najmniej. Albo nie, i po prostu znajdziemy jakiś skrót do innej dzielnicy. No cóż. No cóż, obie opcje są w porządku, chociaż... Nie chciałbym chodzić na końcówce życia po takim miejscu, gdzie to możemy łatwo paść. Więc może nawet jedną butelkę poświęcę. Tak. Co tu mamy? Maska z wyższego uśmiechu. Okej. Okay. Okej. Okay. Gdzie ta maska? Zwiększa siłę o 2 punkty, co ciekawe. Kusząca propozycja, jednak muszę odmówić. Nie potrzebuję zwiększenia siły aż tak. I tak jeszcze przy okazji, co my tu mamy? Miejsce łaski. Kolejne. Więc jej. Znaleźliśmy jakieś całkowicie nowe miejsce. Oraz hełm Lionela, czy Lionela, oraz suknia na łoże śmierci. Okej. Okay. Wygląda jakby to było coś pokroju sukni Fii. Ale sukni Fii to już chyba mieliśmy, więc tak ciężko mi stwierdzić. Ale dobra, nie przejmujmy się tym jednak. Idziemy dalej. Nie wiem po co, nie wiem dokąd. Ale idziemy. I to się liczy. Najpierw tutaj i uważając oczywiście na różnych mniej bądź bardziej bezpiecznych wrogów. Okej, okej, okej i... Okej, okay, pokonany. Miejmy nadzieję, że zwiedzimy coś tutaj porządniej, lepiej i w ogóle. To miejsce... Nie podoba mi się to, jaki tu jest hałas. Tylko nie to dziadostwo. Aha, nie zwierzę, że to dziadostwo, to jeszcze... Nie mam pozwolenia na swoją łzę. Przepraszam, tak, łza. No, co to, to już jest hamowa. Przecież gro, wiesz, jak bardzo nie lubię tych wrogów. A jeszcze mnie pozwalasz wezwać sobie wsparcie, no. Trzymam, że to ja padłem, ale na szczęście to tylko jakiś przypadkowy przechodzień. A nie, przepraszam, jednak to ja.
Dobra. Dobra, czyli to miejsce raczej chwilowo przynajmniej nie odpada. Muszę odzyskać moje 62 tysiące, ale tak, poza tym tutaj raczej nie znajdziemy niczego takiego wyjątkowo bezpiecznego dla mnie. Więc jeszcze raz wyłazimy. Jeszcze raz tutaj. Okej, to tak, tutaj, tutaj. I tym razem pójdziemy tam niżej. Jako, że no, widzieliście, tam czeka nas tylko śmierć. A te przedmioty wszystkie to pewnie są jakieś tylko standardowo śmieci, które mają mnie rozproszyć czy coś. Niemniej jednak, no, ja je pozbieram. Okej, to nie były śmieci. To było coś naprawdę, 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 naprawdę jakkolwiek sensownego. A teraz tak, tutaj to. Bijemy temu przyzwoicie, chociaż z perspektywy jego żywotności to jest prawie nic. Ale tak, ważne, że przynajmniej możemy sensownie bić i... Mówią, że odzyskam runy i będziemy iść z powrotem, a jednak udało mi się od tego uciec, więc jak się udało, to możemy tutaj pozwiedzać jeszcze jakieś takie zakamarki. Nie wiem po co, ale tak, ale można. I w ten sposób trafiłem gdzie? O, bo to jest jakieś inne miejsce całkowicie. Tutaj! Dobra, wiecie co? Wiem, co to za miejsce. Wiem, co to za miejsce i tu wydaje mi się, że to już będzie konieczne. A tutaj powstają, więc może ten miecz tam będzie przeciwdziałał. Okej. I tak. Ogólnie wiem, co to za miejsce. Pamiętam je. Dla tych, którzy nie pamiętają, to ogólnie mówiąc, było to miejsce, w którym ostatnio jakiś czas temu padłem. I tak, są tutaj trupy. Szkielety. I teraz, atakując ich, widać, że się rozpadają od razu, więc jej. Naprawdę ten miecz działa, tak jak obiecali w reklamie, że tak to nazwa, dziwnie. No ale dobra. Nie przejmujmy się teraz takimi głupotami, tylko idźmy dalej, walczmy, zwiedzajmy, próbujmy. I tak dalej. Najważniejsze, nie umierajmy. I tutaj jest przejście do niego. Dziwne, że tam wcześniej nie znalazłem tych wszystkich, wiecie, miejsc. I w ogóle... A to miejsce chyba... Tak, pamiętam. To gdzieś mniej więcej tutaj padłem wtedy z tą dużą ilością run, co chciałem to odzyskać, ale... Zginąłem taki sposób głupi, żeby tam już tutaj nie mogłem wrócić. Ale tak, pamiętam to miejsce. Teraz powinien być wyjątkowo ostrożniejszy, jeśli znowu tu jestem. I znowu mam bardzo dużo runów. Więc tak... I okej, pozbyliśmy się tutaj tego zagrożenia. Pigułki rozjaśniające umysł zdobyliśmy. Co ciekawe, to tyle. Ja tu padłem, a tu nic więcej już teoretycznie nie ma. W sensie teoretycznie, bo praktycznie są tutaj jeszcze takie piękne drzwiczki, których wcześniej nie mogłem otworzyć, a może po prostu nie otworzyłem. Jest skrzynka, w której jest klucz kamiennego miecza. Miło. A, nie, przepraszam, jest jeszcze drabina. Ja może z drabiny tutaj przeszedłem, czy coś? A może na drabinę chciałem włazić? Nie wiem, czuję się teraz trochę zagubiony w tym wszystkim. Ale nie zmienia to faktu, że idziemy. I dokąd to prowadzi? Czyżby tam, gdzie myślę? Okej, fajne miejsce, ale... Nie, to nie jest to totalnie to, o czym myślałem, bo... Nawet jeśli mam być szczery, to nie zwróciłem uwagi na te drzwi. Wiem, gdzie jesteśmy już. Teraz już naprawdę. Niemniej to nadal nie jest to miejsce, do którego chciałem się dostać, teoretycznie, więc tak po prostu dziab we wrogów moim złoto-srebrnym mieczem i no, po prostu spróbujmy przejść obok tego czegoś, zanim to coś nas zabije. Oto tylko, żeby właśnie zejść tam niżej i bezpiecznie sobie zwierzę dać. A jeśli chodzi o samą tą bestię, to w sumie może byłbym w stanie ją pokonać jako tako. Zapomniałem o tym, że tutaj jest ten rycerz. Co ciekawe, miałem radę to przebyć ostatnio. Przed chwilą nawet no, mnie nie złapał. Co jest takie podwójnie wow, ale no. Musiałem zlamić się po prostu. Okej, i teraz odnowi nas tutaj. Tam, gdzie myślę? Tak, tam, gdzie myślę, dobra. Jest okej. A przy okazji zapalimy lampkę, schowamy pochodnie, weźmiemy kosę i tak,
teraz tutaj, czy są runy? Szybko, są szybko runy. Więc pozbądźmy się jego. Jednak dla bezpieczeństwa, żeby nie było, że jak dobyliśmy runy, to zaraz zginiemy. Aby on będzie nas gonił nie wiadomo gdzie i przez co zginę. Okej, będzie chciał błyskawicą strzelić. Więc tak. Chyba jednak pójdziemy, tak będzie bezpieczniej. I okej, idealnie. Idealnie. Spadł w taki sposób, że teraz byłby w stanie prawie, że może go właśnie dobić. I teraz tak, szczurek. Nie lubię szczurków. Jeszcze Ronsia, to jest super. I dobra, pozbyliśmy się tego wojownika i jesteśmy teraz znowu w jakichś takich anomowo podobnych miejscach, więc ostrożnie teraz. Żeby tutaj nie zginąć w ten moment. I w sumie, co jeszcze mogę takie zrobić? W sumie to zanim pójdziemy tam dalej, to skoro to są Ronsie, to może przygotujmy coś dosyć istotnego. Przeciwko Ronsiom, ognisty garnek lwiej grzywy. O, ciekawe. Czemu nie? Stworzymy. Są mocniejsze i zwykłe też mogę. Ile wlezie? Dodam to na razie do paska nawet. Wiem, że nie korzystam z tego wszystkiego i dziwne, że nagle zacząłem, ale po prostu rączki, pamiętam, że są podatne trochę na ogień i... Gdzie to jest? Ja ślepy jestem? Czy jak? Definitywnie jestem ślepy, nie widzę tych garków. A, dobra, są, są. Wiem właśnie, że rzadko kiedy korzystam, ale teraz jak jesteśmy tu i pamiętam o tym, że na rąsie skutecznie są, to właśnie tak. Stwierdzimy, że to może być lepszy pomysł niż się męczyć. No i proszę, w ten sposób można łatwo je zrzucić też z sufitu. Ze ścian. W ogóle przy tym jakaś różnica. Wystarczająca. A tak. A odtworzenie ich nie powinno być niczym trudnym, tylko... A, nie zauważyłem jeszcze drugiej. To fakt, że w sumie mnie nie zatkowała. Pondury kamień czwórka, oczywiście. I tutaj też pondury kamień czwórka, oczywiście. Ale tak, no... Materiałów mamy wystarczająco dużo właśnie, żeby się tym nie przejmować, więc możemy spokojnie iść i... rzucać. Przy czym tamte garnki lwiej grzyw zostawię sobie na sytuację, kiedy będzie ich więcej. I tak pojedynczych to mogę zrzucać właśnie tymi normalnymi. Mam nadzieję na to, że nie będzie ich tutaj nie wiadomo jak wielu i... mamy wielką rąsię. To na wielką nawet nie będę się oszczędzał, po prostu... tak... masz raz, masz drugi raz. O, tu będzie ten pocisk magiczny. Okej. Okej. Dobra, przeżyłem. Całe szczęście. A sama wielka runa się coś wydropi. Kamyk czwórkę. Bo oczywiście co by innego mogło być. Kolejne zagubione popioły wojny. Nie żebym ich potrzebował, ale tak fajnie, że są. Odtwarzamy utracone garnki. Super. Za plecami właśnie przybiegł. Czemuś mi przylazł mój pieseł. Nie wiem po co, ale tak przylazł. Więc no, i ta sekwencja już jest zwiedzona, więc pora iść tutaj. Niestety słyszę gdzieś chrzebąszcza, co będąc czterem mnie irytuje. O proszę, tak wiem, obu. Fajna sytuacja. Dobra, co tu mamy? Sznurek. Useless. Okej, Ronsia to hit z granata. Ciekawe, zeskoczyła normalnie, więc nie robiło to wielkiego wrażenia. I teraz tak, tutaj, czyżby? Takie dosyć wredne, pokazuje się tutaj, ale nie dostaniesz. Proszę bardzo. A, nie dobiłem tego. Minimalnie przeżył. Nie, dobiłem go, ale... ale takie dziwne, że najpierw musiał mnie ugryźć. Nie rozumiem, ale dobra, niech będzie. Słyszę cię chrząszcz, chrabąszcz. Jesteś albo gdzieś tam wyżej, albo tutaj zaraz niespodziewanie się pojawisz i uciekniesz. Którakolwiek z tych opcji jest prawdziwa i tak obie są okropne. A tutaj mam też takiego wroga, który... dopiero teraz sobie świadomi, że, że ci plujący wrogowie i tak dalej to są w sumie zepsute gargulce. Ale dobra, mniejsza z tym póki co. Tyle ze złotej stali, ciekawe, chyba już jeden mieliśmy i... Święto odporna, suszona wątroba.
Wow. Muszę wam przyznać, nie spodziewałem się tego. Ale tak, ogólnie mówiąc, byłem przed chwilą wołany przez domowników. Musiałem się zająć tą sprawą bardzo długo, wracam. Nie zapauzowałem gry, a tutaj proszę, nic mnie nie zrobiło, więc... Jej. Tym razem dobrze udało mi się wyczyścić lokację. Zanim gdzieś polazłem. Ale dobra, mniejsza. Idźmy dalej po prostu, szukajmy, zwiedzajmy, nie wiem po co. Ale może coś tu będzie. Jak na przykład... Rączcz. Nawet nie wiem, gdzie tak do końca jesteśmy, ale... A, dobra, już wiem. To ciekawe, wylądowaliśmy znowu za nimi. Dziwne, że tego wszystkiego nie widziałem wcześniej. Ale ciekawe, nadal. I tak, tutaj schodzimy i idziemy tam. I będzie książ, który mi tam wcześniej dudnił. Tam, nie tutaj, tam będzie trochę tym dalej, ale... No ale wiecie, o co chodzi, więc tak. Musimy znaleźć tego chrząszcza. Który mnie dudnił. Najlepiej w taki sposób, żeby nie uciekł, więc od razu wezmę pieczęć i włócznie błyskawic. I jak tylko będziemy bliżej, to rzucimy porządną błyskawicą prosto mu w kulę. Byłby tylko na pewno padł. Mhm. No dobra, dobra. I jesteśmy. I dobra, dobra. I rzut. I jeszcze jeden rzut, bo jak widać, jeden to za mało. Po dwóch rzutach pokonany i... Pobój wojny grom. Okej. O, przy okazji studnia, do której można wejść. Ciekawa sprawa. Mhm. Dobra, dobra. Popiół wojny grom. I to jest akurat coś, co chciałem sprawdzić. Bo prawdopodobnie... nie, jednak nie. Grom błyskawic. Mamy pierwszy popiół błyskawic. Właściwość burzowej, następnej umiejętności grom. Umiejętność kultu starożytnych smoków za stolicą gdzieś. Oraz, by przyzwać błyskawice, możesz szybko przyzwać wiele błyskawic, jedna za drugą. Do użytku na każdym orężu do walki w zwarciu. Okej, okay, dobra. Super. Mamy pierwsze elektryczne popioły, więc... Jej. Czy coś. Ale ogólnie fajnie. A póki co, nie przejmując się tym wszystkim, i ciesząc się z sukcesu, idźmy dalej, zobaczmy dokąd to prowadzi, co tutaj możemy znaleźć. I to jest... Nie jestem pewien. Gdzie, więc jeszcze tutaj nie idźmy. Ale tak. I teraz. Cel następujący. Musimy znaleźć wszystkie znajdźki, które tutaj są porozsiewane po tych ruinach. Fajnie by było, wiecie, też nie ginąć przy tym ani razu. Ale jeśli będę musiał zginąć, powiedzmy, raz czy dwa, żeby to osiągnąć, to nie będę płakał. I... To jest... Tutaj. Okej, okej. W sumie to nawet... Może nie tyle co dobrze, co fajnie, że to jest tak blisko. Zawsze łatwo będzie tutaj wrócić. Czy jeszcze coś tu jest na jakimś dachu? A, i w sumie teraz, kiedy jest to pewne, to już wiem, dokąd tam to prowadzi. Zacznijmy coś tak przyjmować. Idźmy po prostu dalej, myślmy, szukajmy i w ogóle tak. Nie wiem, co jeszcze dodać. Poza tym, że chyba tutaj za dużo rzeczy do zdobycia już nie ma. Okej. I teraz tak, tutaj. Czy tutaj coś jest? Jak na mój gust powinno być cokolwiek. Poza żwirem grą. Ale nawet jeśli nie będzie, to nie będę wkurzony. I jest ponury kamień szóstka. Miły dodatek. Jednak nadal nie jestem w stanie powiedzieć, żeby to było satysfakcjonujące odkrycie, patrząc na to. Jak tak naprawdę... No niewiele mi to daje na ten moment, patrząc właśnie na mój zapas tych kamyków. I jednoznacznie, też jednocześnie w sumie potwierdza to, że więcej tutaj nie ma, więc możemy zejść do studni. Jej, nie wiem po co, ale i tak jej. Oto, okej. I możemy otworzyć przejście dalej.
Dobra, to jednak te całe mokre tej krainy są bardziej rozbudowane niż myślałem. Pomijając to, że jest jeszcze cały czas przejście w inną stronę, o którym może nie tyle zapomniałem, co o którym nie myślałem za bardzo. Więc tak, jeszcze tam będzie trzeba sprawdzić, a póki co idźmy i... Są tu trupy. I coraz więcej brudu. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Ale okej. Idźmy dalej, zwiedzajmy. Chociaż w sumie nie powinienem, już mam 50 minut, więc tak. Skończył się czas antenowy. Niemniej jednak, no, dajcie się nie obrazicie, jeśli odcinek będzie trwał trochę dłużej. Wydaje się, że to Elden Ring. I jeśli nie będę robił tych dłuższych odcinków, to w sumie prawdopodobnie nigdy nic nie osiągnę. No ale okej. Dobra. A jeśli będziemy nawet kończyć, to chciałbym na zakończenie po prostu jeszcze upewnić się raz na zawsze, jak działają te całe błyskawicowe, czy jak to się tam nazywało, te po prostu popioły. Po prostu byłbym, wiecie, spokojniejszy, gdybym już zobaczył, jak one działają. Zresztą w sumie spokojniejszy to może być dziwnie określone, raczej pewniejszy swoich możliwości, gdybym to zobaczył. A póki co... Podziemia porzuconych? Cała nowa lokacja. Okej. A to... Wprost mówię, nie. Nie idziemy do podziemi porzuconych. Jeszcze nie. Więc tak, teraz nad aleją. A czy może... Pomniejszy kościół stolicy? Może tutaj to było? Chyba, może. Nawet nie wiem. Jeśli to jest to miejsce, to super, jeśli nie, to nie. I tak trafiliśmy tam, gdzie chciałem, więc... Szybko zobaczymy, jak działają te popioły. Na przykładzie, a w sumie dowolnymi broni. I uwaga, uwaga. Zmniejszają znacznie siłę i zręczność się rozdają błyskawice i jakieś skalowanie z błyskawicą. Ciężko mi to zrozumieć. Nie wiem, od czegoś też skaluje to błyskawica tak bezpośrednio. Ale powiedzmy, że to wezmę na nogę Kibie, bo chcę sprawdzić po prostu, jak wygląda ten atak i inny tego typu rzeczy. No i cóż, trochę się zawiodłem, nie ukrywając, liczyłem na to, żeby gdzieś skalować z wiarą, jak to miało miejsce w innych, a póki co... A, mogę po prostu strzelać błyskawicami. Ale sam oręż nie może zostać błyskawicowany w ten sposób, okej. Ale tak to w sumie jak w Rokowie. Okej, dobra. Ciekawa zdolność. Ale tak, raczej nie będziemy się tym bawić na razie, dopóki nie poznam większych elementów tego wszystkiego i nie przekonam się, że tego potrzeba. Ale dobra. O starcie mordzenia, więc na tym kończymy. Dziękuję bardzo, no i trzymajcie się. Hej.